Cześć. Dzisiaj będzie trening czwórką. Za tydzień mamy ślub. I taki nasz nowy położący musi wypróbować naszą czwórkę. Dzisiaj też po raz pierwszy wypróbujemy naszą nową uprząż od Ardenu. I zobaczymy, jak będzie pasowało. To jest uprząż Biotene z lakierem i z monogramami Koyer. Ogarnę sobie tutaj pierwszego konia. Będziemy mieć jednego fryza, który będzie szedł jako przedni koń. Za nim pójdzie taki ciemnosiwy, który jest mieszanką fryza i hiszpańskiego konia. I potem z drugiej strony będą dwa Oldenburgi, Prymus z przodu i Fryderyk z tyłu. Czyli z jednej strony będziemy mieć brązowy konie, a z drugiej będą czarno-szare. No ale pozostałe konie pracują teraz bardzo intensywnie w parku, więc musimy jechać tymi, które są dla nas dostępne. Tych, którzy się zastanawiają, jak to jest z tymi końmi, to zrobię oddzielny film, w którym opowiem, jak to jest, dlaczego posiadając konie prawie zawsze wychodzi się na zero, a bardzo często na minus. Między innymi dlatego, że jak się ma własne konie, własną firmę, to za ten czas, który teraz poświęcamy, nikt nam nie płaci. Czyli pracujemy, ale nie ma z tego żadnego dochodu. Treningi trzeba wykonywać. I możesz trenować swojego konia 2-3 lata, mówiąc o młodym koniu, i się okaże, że i tak się do tej pracy nie będzie nadawał. Czyli za utrzymanie 2-3-letnie konia, za wielogodzinną, setnogodzinną pracę nikt ci nie zapłaci. I tyle. Dostaniesz jakieś tam pieniądze, jeśli tego konia sprzedasz, ale to nie jest adekwatna kwota do ilości pracy, jaką się włożyło. To jedno. Drugie to jest zdrowie konia. Konie są, mimo tego, że są silne, majestatyczne, są bardzo, bardzo kruche. I zwykła kolka może je niestety położyć. Ale o tym zrobimy osobny film, żeby wiedzieć, jak to jest z tymi końmi. Jak się z nimi pracuje, jak się z nimi trzeba obchodzić, ile to czasu zajmuje, ile to pieniędzy kosztuje. Więc jeśli tego nie kochasz, to zdecydowanie to nie jest praca dla ciebie. Czy ja to kocham? Polubiłam. Ale to jest ciężka praca. Normalnie konie utrzymują podkowy tak do 6 tygodni przy takim normalnym użytkowaniu, a jeśli tak dużo pracują 10 dni, 2 tygodnie i nowe podkowy. Koszt podków w Danii no to jest około na jednego konia to jest jakieś 1300-1400 zł. Jedna wizyta weterynarza, jeśli to nie jest weekend. Najczęściej jest tak, że konie chorują w weekendy, nie wiem dlaczego. Jeśli to nie jest weekend, to jedna wizyta weterynarza, jeśli się uwinie w przeciągu godziny, no to można też liczyć około 1500 zł. Jeśli to jest weekend, to jest stawka podwójna.
Do tego dochodzą ewentualne leki, a jeżeli koń musiałby trafić do kliniki albo musiałby być prześwietlony, to mówimy tu o kilku tysiącach złotych na dzień dobry. I taka teoretyczna informacja, żeby o głowie nie spadło, to wielu zawodników tutaj wkłada paseczek i łączy go razem z podgardlem. Tutaj trochę spięłam to podgardle, bo on będzie szedł jako koń dyszlowy, żeby o głowie się nie sunęło, to troszkę też pomaga. Ten pasek tutaj nie jest skutecznym rozwiązaniem. Może pomóc, ale nie jest. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest to. Porządny warkocz, dwukrotny. Wpleciony taki pierścień w kształcie literki 8. I spięcie tutaj. I przy jakimkolwiek zahaczeniu o innego konia, to głowie się troszeczkę zsunie, ale nie spadnie. Natomiast to w przypadku singli zdarzało się, że również nie działało. To w przypadku singli zawsze działa. To jest jedyne słuszne, takie 99% rozwiązanie. Teraz konie mają dłuższe grzywy, ale jak powoziłam prymusem zawody, i miałam te krótkie warkoczyki tutaj tak wplecione całe, to mimo wszystko zawsze mu wplatałam ten pierścień, żeby miał i spinała mu głowie. Może być mucha, która wpadnie do ucha, koń może być spocony, chwila nieuwagi i o głowie spada. A jak o głowie spada, to możesz mieć najlepszego konia na świecie, i jest 50-50. Albo pójdzie i pogna z bryczką ze wszystkim, albo u Ciebie zostanie. Więc lubisz swojego konia, nie ryzykuj, tylko zapinaj o głowie. To jest najważniejsze. Lejcej o głowę. Bez tego nie masz żadnych szans. Zapomniałam złącznika na przednie konie, więc musiałam pobiec do stajni. To sobie stoi Henryk z czwórką. Później proszę, ale się nam udało.
Ale teraz pada. No, to zobaczę następnym razem. Pa!